Kiedy mam okazję zobaczyć, co robi taka firma jak Selfmaker, to jestem pełen najbardziej optymistycznych myśli co do przyszłości gospodarczej Polski. Firma, która powstała raptem 6 lat temu, powstała z pewnej idei, z pewnych pomysłów, automatyzacji szeregu procesów i wykorzystania samoobsługi w bardzo wielu miejscach, co widzimy, że na świecie właściwie wszędzie działa i świat idzie w tym kierunku, ale że tutaj polska firma potrafi skonstruować, zrobić i właściwie bez uzależniania się od jakichś miejsc gdzieś daleko na świecie, bo wiem, że 95% wartości tutaj wszystkich łańcuchów dostaw, łańcuchów produkcji ma miejsce w Polsce, to jest coś bardzo, bardzo budującego. Obaj podzielamy z panem prezesem taką wspólną myśl, że kryzys, w jakim się świat znalazł, jest ogromnym oczywiście wyzwaniem, ale jednocześnie jest też szansą. Przecież tutaj właśnie w automatyczny sposób dezynfekujemy sobie ręce po to, żeby zapobiegać temu nieszczęsnemu wirusowi. Ale wszystkie inne elementy samoobsługi to też jest na pewno gospodarka 4.0. To też jest ta czwarta rewolucja przemysłowa, której nie chcemy tym razem już przegapić, bo poprzednie trzy przez 200 lat przeszły nam koło nosa. Bardzo dziękuję panu prezesowi za jego kreatywność, ale też wszystkim pracownikom, tu jest 30 pracowników, ale 100 kooperantów. 100 firm współpracuje z firmą Selfmaker na polski sukces. I cóż, pewnie trzeba podsumować w taki sposób, że to firma, która zatrudnia teraz pracowników nowych, która poszukuje nowych pracowników i w ostatnich miesiącach już zwiększa swoje obroty, zwiększa sprzedaż na rynki polskie i różne inne rynki. Życzymy powodzenia tej firmie, ale oczywiście życzę powodzenia wszystkim firmom polskim, które zajmują się automatyką, automatyzacją, cyfryzacją różnych procesów. Nowoczesność to jest i może być nasze drugie polskie imię i w ten sposób będziemy podbijać coraz kolejne kraje, podbijać gospodarczo i przez to podnosić poziom gospodarczy w całej Polsce.